Takie newsy jak ten z pewnością zasługują na dedykowany film. Wielu fanów czekało na tę informację od lat, wielu fanów straciło już nadzieję na to, że taka informacja kiedykolwiek się pojawi, ale wiemy już na pewno, że po 10 latach od wydania Kosogłosa, czyli finałowego tomu Igrzysk Śmierci, powstanie i zostanie wydana kolejna odsłona tego cyklu. Susan Collins oraz jej amerykańskie wydawnictwo Scholastic zapowiadają powstanie prequela. Prequela cyklu, którego akcja będzie się rozgrywała w okresie 10 dożynek, czyli na 10 lat po wielkiej wojnie, która podzieliła panem. Na 10 lat po wydarzeniach znanych jako Mroczne Dni. Akcja prequela w zasadzie jest owiana tajemnicą, nie znamy nawet jego tytułu, aczkolwiek wiadomo już, że Susan Collins chce się w tej części poświęcić rozmyślaniom, dywagacjom na temat ludzkiej natury, na temat definiowania człowieczeństwa. Na razie nie wiadomo nic kompletnie na temat fabuły, poza jednym maleńkim aspektem, który no, nie jest ściśle związany z fabułą, ale dalszym losem cyklu. Mianowicie studio filmowe Lionsgate, które od lat było zainteresowane zekranizowaniem kontynuacji Igrzysk Śmierci, czy kolejnej odsłony Igrzysk Śmierci, już podaje, że współpracowało blisko z pisarką, cały czas towarzyszyło jej w procesie powstawania książki i są zdecydowani na to, żeby stworzyć ekranizację tej nowej powieści, która, uwaga, trafi do księgarni już 19 maja 2020 roku, a przynajmniej do tych zagranicznych księgarni, ponieważ nie wiadomo, kiedy z języka angielskiego książka zostanie przełożona i wydana w języku polskim. Wiadomo na pewno, że jeżeli dojdzie do polskiego przekładu, na co chyba możemy liczyć, to z pewnością wydawnictwo Media Rodzina pozwoli nam cieszyć się polskim wydaniem tej powieści. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej książce, czy jest ona potrzebna, czy nie, czy chętnie powrócicie do krainy panem, by na nowo wczuć się w klimat Igrzysk Śmierci i poznać zupełnie nową historię osadzoną w tym niezwykłym, acz przerażającym świecie wykreowanym przez Susan Collins. Dajcie znać, co o tym myślicie. Tymczasem subskrybujcie kanał, obserwujcie profile na Facebooku oraz na Instagramie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!